Poznajcie postać premiera Rzeczpospolitej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej, Stanisława Mikołajczyka. Urodzony w 1901 roku w Westfalii, premier rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, poseł na Sejm trzeciej kadencji, przewodniczący Stronnictwa Ludowego, a następnie Polskiego Stronnictwa Ludowego, przeciwnik sanacji i bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci walczących o niepodległość Polski podczas II wojny światowej. Lecz kim tak naprawdę był i co uczynił dla sprawy polskiej podczas II wojny światowej? Dzisiaj moimi rozmówcami będą Adam Proba i Wojtek Rzeszutek, przygotowujący się na obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży, którzy przybliżą Wam życiorys Stanisława Mikołajczyka. Witam Was, drodzy słuchacze, witam Was, moi goście. Witamy serdecznie, witamy, witamy słuchacze. Czy moglibyście przybliżyć słuchaczom, jak wyglądały lata młodości naszego bohatera? Przede wszystkim należy zauważyć, że jego rodzina, mimo iż przebywali wówczas w Niemczech, pochodziła z Wielkopolski, do której zresztą powrócili po ukończeniu przez młodego Stanisława czwartej klasy szkoły powszechnej. Po osiedleniu się w Strzewie nasz bohater uczęszczał do szkoły rolniczej, przy okazji prowadząc z matką niewielkie gospodarstwo rolne w Międzylesiu. I należy też wspomnieć, że to właśnie rodzina rozbudziła w nim patriotyczne postawy, ucząc go wartości moralnych, które miał później wykorzystać dla dobra Polski. A jakie były losy przyszłego premiera w burzliwym jednak czasie kształtowania się granic Rzeczypospolitej? Mikołajczyk brał czynny udział w walce o polskość Wielkopolski. Czego dowiódł uczestnicząc w Powstaniu Wielkopolskim, a następnie wstąpił do wojska w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Podczas której został ranny i pozostał w szpitalu do zakończenia batalii. Po zwolnieniu ze szpitala kontynuował pracę w gospodarstwie, a w 1923 roku rozpoczął naukę na Uniwersytecie Ludowym w Dalkach. Następnie nasz bohater zaczął interesować się polityką. Czy mógłbyś nam wyjaśnić, Adamie, jak wyglądały kulisy kariery politycznej Stanisława Mikołajczyka? A zatem w roku 1922 wstąpił do PSL Piast i należał do niego aż do roku 1931, w którym to przeszedł do nowo powstałego Stronnictwa Ludowego. Był współzałożycielem Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1930 roku został najmłodszym parlamentarzystą Sejmu III kadencji. Mandat uzyskał z listy numer 7, czyli z centrolewu, startując z Gnieźnieńskiego Okręgu Wyborczego. Podczas sprawowania mandatu zasiadał m.in. w Komisji Kontroli Długów Państwa. Sprawować mandat przestał w roku 1935. Wraz z Władysławem Sikorskim planował stworzenie frontu przeciwko sanacji, czyli frontu Morsz. Wiadomo, że był nieprzychylnie nastawiony wobec środowisk autorytarnych. Jednak co spowodowało narodziny jego niemalże fanatycznej nienawiści do sanacji? W roku 1937 wraz z Wincentym Witosem, którego swoją drogą poznał podczas awarii samochodu, współorganizował Wielki Strajk Chłopski, którego głównymi postulatami było m.in. rezygnacja sanacji z władzy oraz oczywiście przywrócenie Konstytucji Marcowej z 1921 roku. Podczas strajku zginęło aż 41 chłopów z powodu brutalnego stłumienia strajku przez władze sanacyjne, a sam Mikołajczyk został zatrzymany na 4 miesiące. Tak Jan Nowak-Jeziorański opisuje scenę aresztowania. Pułkownik zatrzymał furmankę, na której dwaj policjanci siedzieli okrakiem należącym na wozie mężczyźnie. Jeden z policjantów usadowił się na głowie leżącego, a drugi na nogach. Kogo wy tak wieziecie? Zapytał pułkownik, przekonany, że obezwładniono w ten radykalny sposób jakiegoś niebezpiecznego przestępcę. A to taki chłopski warchoł, odpowiedział policjant. Mikołajczyk się nazywa. Chciał zorganizować wiec bez pozwolenia starosty i stawiał nam opór. Zatem widać, że ten niezbyt pozytywny stosunek był jak najbardziej uzasadniony wobec sanacyjnych władz. A już później nadeszły dla Polski czasy tragiczne w postaci wybuchu II wojny światowej. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, krwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Dzisiejszej nocy żołnierze regularnych wojsk polskich po raz pierwszy ostrzelali nasze własne terytorium. Od 4:45 odpowiadamy ogniem. Odtąd na bombę odpowiemy bombą. Tego, co walczy trucizną, trzeba zwalczać gazem trującym. Kto sam porzuca reguły humanitarnego prowadzenia działań wojennych, może jedynie oczekiwać od nas, że będziemy postępować tak samo. Róża czerwoną, biało kwitnie bez. Nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy. Ból niepolowe, diabli wiedzą gdzie. Kto by się martwił, że na drodze kurz i śnieg i deszcz to znamy już. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy. Woda po walce ma jak wino smak. Jak zachował się nasz bohater po wybuchu wojny? Podczas kampanii wrześniowej zaciągnął się do wojska i walczył w oddziale Wojskowego Instytutu Kartograficznego w stopniu szeregowego. Po ataku wojsk sowieckich 18 września wraz ze swoim oddziałem przekroczył granicę polsko-rumuńską. Po internowaniu szybko skonfrontował się ze współpracownikami generała Władysława Sikorskiego, z którymi wyjechał do Francji. W tym czasie jego żona i syn zostali aresztowani przez Niemców i osadzeni w obozie koncentracyjnym, z którego syn został szczęśliwie wykupiony i przetransportowany do Londynu. Jego żonie niestety nie udało się, lecz doczekała wyzwolenia. W 1940 roku trafił do Londynu i został wiceprzewodniczącym Rady Narodowej, która pełniła funkcję parlamentu na uchodźstwie, a został także ministrem spraw wewnętrznych rządu emigracyjnego. Co w takim razie sprawiło, że został premierem? W 1943 roku wydarzyła się tragedia dla wielu Polaków. W katastrofie gibraltarskiej poniósł śmierć generał Sikorski, premier rządu emigracyjnego i naczelny wódz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Okoliczności tej tragedii do dziś nie są znane, lecz należało wybrać następcę, który walczyć będzie o suwerenną Polskę w granicach przedwojennych. Dla rządu na uchodźstwie najlepszym kandydatem w tych okolicznościach był Stanisław Mikołajczyk. Lecz należy wspomnieć o jego sanacyjnych wrogach politycznych. Za pierwszy obowiązek uważamy kontynuować dalej dzieło generała Sikorskiego i dopilnować, by praca jego i wysiłek nie poszły na marne, by jego wizja Polski mogła doczekać się rychłego urzeczywistnienia. Mikołajczyk szybko zaprezentował się jako prowadzący mniej agresywną politykę niż jego poprzednik, jednak wielokrotnie przeciwstawiał się żądaniom sojuszników. Mikołajczyk starał się wynegocjować porozumienie z Sowietami, które dotyczyło wschodniej granicy Polski. Strona radziecka głosiła, iż granica winna zostać oparta na linii Carsona, z czym Mikołajczyk wraz ze swoim gabinetem całkowicie się nie zgadzał. Nikt jednak z rządu polskiego w Londynie nie wiedział o postanowieniach konferencji teherańskiej, na której Wielka Trójka ustaliła już powojenne granice Rzeczypospolitej oparte na radzieckich postulatach. A następnie nadeszła pamiętna dla narodów europejskich data sierpnia 1944. 1 sierpnia, Warszawa, godzina 17, później znana jako godzina W. Wybucha Powstanie Warszawskie, czyli największy zryw niepodległościowy przeciw Niemcom w Europie. Jak Stanisław Mikołajczyk zareagował na wybuch Powstania Warszawskiego? Czy popierał ten zryw, czy był niemu przeciwny? Przede wszystkim o nim nie wiedział, lecz jednak po otrzymaniu informacji o wybuchu postanowił zabiegać o pomoc dla walczącej stolicy na Kremlu Moskiewskim. Lecz nie dość, że oddziały sowieckie nie wsparły powstańców, to jeszcze początkowo nie wydały zezwolenia na lądowanie samolotów alianckich ze wsparciem po radzieckiej stronie granicy. Czy po nieudanym powstaniu premier jeszcze starał się odtworzyć przedwojenne granice Polski? Czy pewne było, że Związek Sowiecki zagarnie teren wraz ze Lwowem i Wilnem? Jak już wspomnieliśmy, na konferencji w Teheranie w 1943 roku zostały już ustalone powojenne granice Polski. Lecz jednak Mikołajczyk, nie wiedząc o tym, nadal zabiegał dyktatora ZSRR Józefa Stalina o dołączenie terenów lwowskich do przyszłej Polski. W listopadzie 1944, po klęsce Powstania Warszawskiego i po nieudanych staraniach o polskie kresy, wiedząc, że nie jest brany jako realny sprzymierzeniec, lecz jako marionetka aliantów, Stanisław Mikołajczyk oficjalnie zrezygnował z piastowania funkcji premiera Rzeczypospolitej na uchodźstwie.
oraz podał się do dymisji wraz z całym gabinetem. Konferencja w Jałcie w lutym 1945 roku jedynie utwierdziła go w przekonaniu o niemożliwości jego realnej walki o granice Rzeczypospolitej. A następnie wojna się zakończyła i nastał nowy okres, powojenna Polska. Trafiliśmy z niemieckiego deszczu pod radziecką rynnę. Stanisław Mikołajczyk wrócił po wojnie do Polski w 1945 roku. Jak wyglądała i na czym polegała jego działalność w komunistycznej Polsce? W czerwcu 1945 roku brał udział w konferencji moskiewskiej, mającej na celu utworzenie marionetkowego rządu polskiego pod nazwą Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Było to nie do przyjęcia dla wielu polityków przedwojennej Polski wraz ze Stanisławem Mikołajczykiem, lecz na negocjacje było za późno. Zrezygnował z pełnienia funkcji ministra rolnictwa w tym komunistycznym tworze i wstąpił do wówczas jeszcze legalnej opozycji, zostając przywódcą Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po sfałszowanych wyborach do rządu, które opozycja komunistyczna przegrała, stał się niezwykle niewygodny dla władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W 1947 roku dowiedział się od przyjaciela, zapewne był to Stanisław Drobner z Polskiej Partii Socjalistycznej, że władze szykują się do pokazowego procesu przywódców opozycji, którą wówczas legalną być przestała. Dużo osób uważa, że Mikołajczyk, uciekając z Polski, pokazał, że jest tchórzem. Czy to prawda? Czy może ma coś na swoje usprawiedliwienie? Byłemu premierowi udało się uciec w październiku 1947 roku w obawie o losy opozycji oraz oczywiście własne życie wraz z pomocą ambasady Stanów Zjednoczonych. Udał się do rodziny do Londynu, skąd następnie ruszył do Stanów Zjednoczonych. Niewątpliwie wielu uważało go wówczas za tchórza, lecz logiczne jest, że po egzekucji przez komunistów suwerennej Polsce by się nie przysłużył. Na emigracji jednak aktywnie uczestniczył w procesie działań na rzecz demokracji polskiej. Napisał także książkę Polska zgwałcona, w której opisywał swój udział w wojnie obronnej w 1939 roku. Były premier Polski, działacz ludowy oraz wojownik o demokratyczną Rzeczpospolitą. Zmarł 15 grudnia 1966 roku w Waszyngtonie. Jego ciało spoczęło na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu dopiero na początku XXI wieku. Tak zakończyła się kariera polityczna Stanisława Mikołajczyka. I po półwiecznej okupacji, pierwotnie nazistowskiej, następnie komunistycznej, dla obywateli Polski nastał upragniony czas wolności. Wolność, kocham i rozumiem wolność, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolność. A jak dzisiaj postrzegają Mikołajczyka Polacy? Czy mają go za bohatera, czy może za maszynę do wypełniania próśb aliantów? Obecnie opinie o nim są zróżnicowane, począwszy od ludzi, którzy uważają go za tchórza oraz poddaną aliantom zachodnią marionetkę, zważając tylko na potrzeby Churchilla oraz Stalina, aż do ludzi, którzy widzieli w nim wybawienie dla Polski pod okupacją. Bez wątpienia przyczynił się do utworzenia państwa polskiego po wojnie, lecz nie miał już takiej pozycji jak Władysław Sikorski, gdyż nie był tak waleczny i nie miał takiej charyzmy jak on. Zdecydowanie był on dogodniejszy dla aliantów niż jego następca, Tomasz Arciszewski, który był wręcz wrogo nastawiony wobec Zachodu. Tak pisał o nim Stanisław Mackiewicz. Dość złośliwie, że na pochodzącym z Wielkopolski Mikołajczyku słowo Moskal nie robiło takiego wrażenia jak na człowieku z Kresów i że dla niego groźniejsze było słowo dziedzic. Więc niewątpliwie należy on do grona bardziej kontrowersyjnych osób, lecz pozostawiamy naszym słuchaczom wolny wybór. Stanisław Mikołajczyk, tchórz lub zdrajca narodu, a może patriota lub bohater narodowy. A zatem dziękuję bardzo moim rozmówcom, Adamowi oraz Wojtkowi. Dziękuję także słuchaczom za wysłuchanie. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.